Proszę o to, aby odpowiedzi były konkretne i treściwe, a ja poproszę o pomoc jeszcze teraz dwóch kolegów. Jednego z mikrofonem, który będzie wam ten mikrofon przekazywał. Natomiast w związku z numerem, jaki wyciął nam rektor UKW i problemami, jakie w związku z tym mamy, niestety szarpnęło nas też to dość mocno po kieszeni. Udało się, spotkanie się odbyło, ale gdyby ktokolwiek z państwa zechciał zostać współgospodarzem i wrzucić parę groszy do tej magicznej puszki, jaką ma przy sobie Damian, to będzie nam trochę łatwiej przymierzyć się do kolejnego spotkania, zaprosić kolejnego ciekawego gościa, dlatego proszę o spojrzenie jednym okiem na tę puszkę, a ja oddaję ponownie głos panu Stanisławowi i bardzo proszę, 5 pytań i jedziemy. Proszę bardzo. Panie redaktorze, mam pytanie odnośnie rekrutowania administracji rządowej. Chodzi mi o sędziów, jak rekrutować sędziów, aby zminimalizować takich sędziów jak pan Mileski, Łączyński, ci, którzy są uczynni. Drugie pytanie, a czy kontynuacja tego, jakie służby specjalne by pan skasował, bo mamy obecne 8 służb, ewentualnie jak werbować ludzi do takich służb, ewentualnie organów administracji, ministrów, którzy nie byliby infiltrowani jakby przez wrogie nam jakiś raz. Zacznę od drugiego pytania, które na końcu. No, niebezpieczeństwo penetracji ewentualnej zawsze jest. Tego się nie uda wyeliminować. Trzeba tylko przywrócić karę śmierci za zdradę stanu. Bo bezkarność zakończy na środowcu. Gdyby było wiadomo, że za zdradę stanu idzie się na powrót, no to nie jeździliby do Marcina Schulza teraz, żeby go przekonać do interwencji w Polsce, prawda, w obronie demokracji. By się 10 razy zastanowili, bo to ładnie wygląda, ale potem można zapędzać. Więc po co wdędzać, kiedy lepiej tam siebie spokojnie. Tak samo z sędziami, no wie pan, zawsze jest pewien margines ryzyka, że niewłaściwy człowiek obejmie stanowisko. Tego ryzyka się nie da wyeliminować, ale wydaje mi się, że gdyby została przeprowadzona lustracja w swoim czasie w środowisku sędziowskim, to Krajowa Rada Sądownictwa jako organ samorządu sędziowskiego, jest to konstytucyjne, trochę inaczej by wyglądała. Nie tolerowałaby takich kolegów, jak ten przez pana wymieniony. Tu on został poddany ostracyzmowi i może by, ponieważ niezawisłość sędziowska, no to przez część sędziów widocznie jest rozumiana w ten sposób, że jak sędzia jest niezawisły, to nie zawiśnie. Prawda? No trochę, bo za dużo przesadnie jest w tym wniosku. Lepiej, że znaczy, zawisnąć oczywiście nie może, ale może być poddany ostracyzmowi koleżeńskiemu, a można mu, może nadal brać pensję, ale nie będzie dostawał żadnej sprawy do orzekania. Tak, damy ci w pędzlu pensję, ale już nie wiesz, sędzi nikogo z takimi kwalifikacjami. To samo tajne służby, no wie pan, tajne służby się rozmnożyły. Wyniki takie, powiedzmy sobie, to mają tam chyba niewielkie. No najlepszym dowodem jest chociażby jestem ja, bo w 2012 roku znowu zostałem figurantem w operacji Menora. Okazało się, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ABW, powzięły informacje o straszliwym zamachu, jakie w rocznicę powstania w getcie warszawskim ma wykonać 3 antysemitników: Waldemar Łysiak, Jerzy Robert Nowak i ja. Energiczna akcja, aby jakoś udaremniła obecne zamiary. Rozumiem, że tylko pieniądze, które za energiczną akcję w nagrodę dostali, to były prawdziwe. Ale no, tak jak się będziemy tak bawić,
to nic nie będzie. Albo kręcą lody, albo takie, no jakiś tam ktoś lodów nie umie kręcić, to przynajmniej taki, takie coś tam wykonuje sobie przed świętami, jak akurat wielkanocnymi pieniądze się przydają, prawda? Więc to, wie pan, zawsze jest pewien margines ryzyka, całkowicie wyeliminować się go nie da, ale można go zmniejszać. Tylko tak, lepsze jest wrogiem dobrego. Przesadnych nie wymyślajmy jakichś tak, że tu na pewno to wszystko wyeliminujemy, na pewno to wszyscy umrzemy. Ale można, mówię, no, na takie remedia powróz bywa dobry. Powróć jako remedia. Proszę bardzo. Ale proszę, proszę do mikrofonu, dobrze? Żeby wszyscy słyszeli. Ciekawe, jaka jest opinia pana dyrektora na temat trzech aktualnych autorytetów. Na temat pierwszy autorytet, tak zwany ekonomiczny profesor Balcerowicz, drugi prawie ostatnio się objawił Cimoszewicz, Włodzimy i trzeci autorytet polityczny Petru. Co pan redaktor, tych no, trzech najświeższych sojuszy? Może zacznę od tego ostatniego, według mojej opinii. Pan Petru świeci światłem odbitym, więc nie jest światłem własnym, tylko światłem odbitym od profesora Balcerowicza i jeszcze od innych źródeł światła, których nawet nie śmiem się domyślać. Jeśli chodzi o profesora Balcerowicza jako autorytet ekonomiczny, no, ja nie kwestionuję jego umiejętności, uchowaj Boże, gdzieś bym śmiał, ale chciałbym zwrócić uwagę, że jak profesor Balcerowicz nie był wicepremierem, przestawał być wicepremierem i ministrem finansów, tylko zajmował się pisaniem felietonów do ekonomicznych dukatek, to te felietony były świetne. Natomiast dokonania jako tego to już były znacznie gorsze. Więc myślę, że on lepiej mówi niż zrobi. Albo lepiej pisze niż on. Natomiast pan Włodzimierz Cimoszewicz, no jest autorytetem moralnym, z porządnej, ubeckiej rodziny. Także na ten proszę. Dzień dobry, mam takie pytanie. Co my moglibyśmy zrobić jako młodzi ludzie, bo pan najwcześniej mówił, że możemy wygrać wybory za 4, za 8 albo za 12 lat, to czas ucieka tak naprawdę. Co możemy w tym czasie robić? Dziękuję. Dziękuję. Proszę pana, trzeba wykorzystać czas darowany, żeby dobrze poznać mechanizmy funkcjonowania państwa. Bo to właśnie jest potrzebne do prawidłowego zdiagnozowania sytuacji. A jak się prawidłowo zdiagnozuje sytuację, to można odmyślić skuteczną terapię. A jeżeli się przystąpi do terapii bez diagnozy, no to nawet w najlepszych intencjach można pacjenta uśmiercić. I to tyle. I to bym zalecał, no trzeba. Ja zwłaszcza młody człowiek, to dobrze jest, jak się do polityki trzeba się zaprawiać, tak jak do wszystkiego. A przede wszystkim, no, żeby nie zaszkodzić swojemu państwu, żeby nie zaszkodzić swojemu narodowi, to trzeba troszeczkę się podciągnąć w każdej dziedzinie, a przede wszystkim w tej, jak państwo funkcjonuje, co jest ważne, co jest nieważne, to uczyć się polityki, również międzynarodowej. To jest ten czas darowany. Mamy dobrą sytuację, wbrew pozorom, bo nastąpiła zmiana pokoleniowa i to pozytywna zmiana pokoleniowa. Ja myślałem, że już nie nastąpi, a nastąpiła. Trzeba na to chuchać, buchać, bo to jest bardzo, to jest nadzieja nasza. I to dobrze, że tak się stało. I młodzi ludzie, moim zdaniem, powinni wykorzystać to, dopóki jeszcze nie weszli, że tak powiem, na rynek polityczny jako jego, jako aktorzy, jako jego uczestnicy, to powinni się do tego dobrze przygotować. I tyle. Ja mam kilka pomysłów, co my możemy zrobić. Na krzesłach znaleźli państwo, wchodząc tutaj, takie małe ankietki kontaktowe. Jeżeli ktoś z państwa zechciałby się zaangażować,
to niekoniecznie od razu w taki sposób, że stajecie na forum, pokazujecie swoją twarz i mówicie do tłumu, to bardzo proszę o wypełnienie tej ankiety i pozostawienie kontaktu do siebie przy wyjściu, tam przy stoliku, gdzie będzie można również się zaopatrzyć w książki pana Stanisława. Pomysłów na działanie nie brakuje. Proszę bardzo. Miałem okazję czytać projekt pana Konstytucji z lat 90. wczoraj właśnie. Wydaje mi się, że to jest bardzo dobry projekt. Czy uważa pan, że należałoby coś zmienić w nim, coś dodać, coś usunąć? No musiałbym, wie pan, go przeczytać uważnie. Musiałbym go uważnie przeczytać. Wiele rzeczy bym zostawił. Niektóre być może jakieś szczegółowe tam zrobię. Musiałbym go przeczytać jeszcze raz, bo to minęło 24 lata od czasu, jak to napisałem. Już takich wszystkich szczegółów nie pamiętam. On miał taką zaletę, że był o połowę krótszy od następnego najkrótszego. A żeby trafił do Komisji Konstytucyjnej, to musiałem uzyskać 50 podpisów poselskich, znaczy parlamentarzystów. Nie udało mi się tylu uzyskać, bo zaniosłem to każdemu osobiście, ale większość doczytywała do pewnego miejsca i potem mi to oddawała, że nigdy nie popchnął tego, nie podpiszę tego, do takiego miejsca, gdzie tam był zapis, że Sejm się składa ze 120 posłów. Panie doktorze, mam takie pytanie. Pan czasami na swoich wykładach wspomina taki kawałek z króla Mariusza I, bodaj jak jest przysposobiany do bycia królem. Tam o tym wysadzeniu arsenału drugiego króla i tak dalej. Pan zawsze to komentuje, że teraz się dzieciom serwuje obłudę straszną. Czy mógłby pan coś z takich, powiedzmy, popularnie znanych, nie wiem, lektor, czy coś zacytować przykład takiej obłudy? Bo ja mogę powiedzieć, na przykład na UKW, jak studiowałem, to na zajęciach z niemieckiego, jak zrobiliśmy lektury, to zawsze powtarzały się dwa tematy zawsze. Emilii Galotti i czymś tam Heinricha Heinego było tak. Krytyka despotyzmu, w sensie oczywiście, że król jest zły i trzeba demokrację koniecznie wprowadzić, bo inaczej to jest tylko uciski tyrania. I oczywiście krytyka kapitalizmu, że człowiek jest takim trybem nic nieznaczącym, a no, wszyscy wiemy, że za komuny człowiek był ważny, jak czekaj, tak się ciemni pan. Proszę pana, no, proszę państwa, jesteśmy poddani intensywnemu duraczeniu. To jest element, czyli to jest efekt rewolucji komunistycznej, która na naszych oczach się rozwija w Europie i nie tylko w Europie, jest w pełnym natarciu. My jesteśmy trochę nieświadomi tego faktu, dlatego że ona się odbywa, prowadzona jest według innej strategii niż ta, którą my znamy. Bo my znamy strategię bolszewicką, która się składała z trzech elementów. Gwałtownej zmiany stosunków własnościowych, masowego terroru i masowego duraczenia. Teraz to dało pewne efekty, ale na dłuższą metę okazało się nie takie zachęcające. W związku z tym odstąpiono od tej strategii i zastosowano strategię alternatywną, którą jeszcze w latach 20. XX wieku zaproponował taki włoski komunista Antoni Gramsci. On uznał, że głównym polem bitwy rewolucyjnej powinna być sfera ludzkiej świadomości, czyli kultura. W związku z tym na plan pierwszy wysuwa się masowe duraczenie. I to, co pan opowiada, to jest właśnie to jest duraczenie. Janusz Korczak był, bardzo uważany jest za prawdziwego przyjaciela, bo on dzieci nie odpukiwał. Nie wiem, czy państwo znacie, pamiętacie ten króla Maciusia I. Jak w pewnym momencie jest taka scena, kiedy Maciuś gra w piłkę z rówieśnikami na boisku, ale przychodzi z pałacu kamienny i prosi go o powrót w ważnej sprawie. Okazuje się, że ważna sprawa jest taka, że z zagranicy przybył szpyk. Wytworny starszy pan, który prawda, Maciusiowi, że o, jest sytuacja poważna, na jaśniejszy panie, bo tam król sąsiedniego państwa wyprodukował dużo armat, dużo kroków, trzy fortece wybudował i tak dalej, no i musimy coś z tym robić. No a co zrobić, Maciuś tutaj? A no mówi, musimy wysadzić w powietrze fabrykę prochu.
A jak to zrobić? No, mówi, to ja jestem szefem szpiegów tego króla. To wszystko do zrobienia. Naczelny inżynier tej fabryki jest przez nas przekupiony. I ta fabryka wyleci w powietrze z powodu pożaru sąsiedniego składu desek, którego nie można będzie ugasić, bo wszystkie hydranty w całej dzielnicy się zepsują. No i czy najjaśniejszy pan daje zezwolenie na operację? No i Maciuś mówi, no jak tak, to tak. Daje zezwolenie, szpieg się odmeldowuje, wychodzi. Maciuś wygląda przez okno, patrzy na rówieśników grających w piłkę. Jest smutny, bo odczuwa brzemię władzy. To jest książka dla dzieci. Tak, dzieci. A tam Kolczak też duraczy, bo on jest socjalistą z przekonania i tam jest taka scena, jest król Brzeziński Bogdun, który ma kopalnię złota. Nie wiadomo, po co mu to złoto, bez majtek chodzi, ale ma kopalnię złota. No i król Maciuś bardzo taki szeroki program socjalny tam zainicjował, no i złoto jest potrzebne. Więc pociągi ze złotem jadą od króla do Maciusia. No i oczywiście korupcja się szerzy i tak dalej. Kolczak oczywiście pokazywał życie takim, jakie jest. A teraz to jakieś takie fantasmagorie, już kompletne odloty są. Jak, nie wiem, to są takie mominki. Nie, to było czym? To nie jest. Nic dziwnego, jak się dzieci naczytają takie rzeczy, że głupieją w postępie homoseksualnym. Proszę bardzo. Jeżeli można, kilka słów komentarza na temat dymisji obecnego komendanta głównego policji, bo po dwóch miesiącach zostaje jakimś tam powodu odwołany. I teraz taka sprawa jeszcze, no też obok byłego, to akurat tutaj był Bydgoszczy komendantem, Krzysztof Gajewski, komendantem wojewódzkim, był później poszedł do Gdańska, gdzie został zastępcą, a przez ostatni rok był komendantem głównym policji. No były zamowiec, ja myślałem, że teraz ta demokracja, no to coś przyniesie nam nowego. I następna sprawa, no nie było lustracji w kościele.